Witam Państwa serdecznie po przerwie. Myślę, że przejdziemy do ostatniej prezentacji w dniu dzisiejszym dotyczącej kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Zanim jeszcze zacznę, to chciałam Państwu zwrócić uwagę na ankiety, które są zamieszczone w materiałach i mielibyśmy gorącą prośbę o wypełnienie tych ankiet i przekazanie nam na koniec spotkania. Zanim jeszcze zacznę, chciałam się jeszcze odnieść do kwestii poruszonej, nie wiem, czy w ostatnim, czy w przedostatnim pytaniu dotyczącym trwałości projektu. Tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, w regulaminie konkursu nie określiliśmy wymogów dotyczących trwałości projektów. Owszem, w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w nowej perspektywie są zapisy mówiące o trwałości, ale one się nie odnoszą wprost do projektów EFS-owskich. Jest mowa o 5 latach, o 3 latach trwałości w zależności od podmiotu. Ograniczają się do projektów produkcyjnych dotyczących uruchamiania linii produkcyjnych i projektów, w których była wytwarzana czy zakupowana infrastruktura. Natomiast infrastruktura rozumiana jest w rozumieniu projektów EFS-u jako zapisy podrozdziału 8.7 bodajże i cross-financingu. Czyli tu ewentualnie byśmy mówili o zachowaniu trwałości w tym zakresie, a zachowanie trwałości w zakresie rezultatów czy produktów projektu, takie zapisy muszą się znaleźć ewentualnie we wniosku o dofinansowanie i tak jest też skonstruowana umowa o dofinansowanie w ramach programu POWER, gdzie jest mowa, że beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu, czy rezultatów, czy produktów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, czyli o ile to dotyczy. I tak jak pani Ewa wspomniała, także nie ma takiego obowiązku narzuconego w regulaminie konkursu, niemniej jednak będzie to zapewne brane pod uwagę przez Komisję Oceny Projektów. I teraz przechodząc może do wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Na tej prezentacji już ostatniej, tak jak wspomniałam, mamy przedstawiłam kilka najważniejszych zagadnień związanych z konstrukcją wniosku o dofinansowanie, czyli z tym etapem, na którym Państwo się teraz znajdujecie. Jak Państwo się zorientowaliście, kwalifikowalność wydatków, tak było w poprzedniej perspektywie, może nie było to tak akcentowane, a w tej perspektywie jest mocniej akcentowane i większy nacisk jest kładziony na to zarówno przez naszą instytucję, czy przez wszystkie instytucje pośredniczące, jak również przez instytucję zarządzającą, czyli kwalifikowalność wydatków nam się przeniosła na ten etap tych kwestii wszystkich merytorycznych, no bo kwalifikowalność jest nieodłącznie związana z kwestiami merytorycznymi, czy z działaniami, jakie mogą być realizowane w projekcie. Stąd też w pierwszej części już dużo na temat kwalifikowalności wydatków mówiliśmy. Ja teraz, oczywiście jak będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to zapraszamy do zadawania. Niemniej jednak ja w tej prezentacji chciałam przedstawić Państwu zwrócić uwagę na te kluczowe elementy, na które Państwo musicie zwrócić uwagę i brać je pod uwagę przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie. Jak Państwo zapewne wiecie, w tej perspektywie mamy jedne wytyczne w zakresie kwalifikowalności dla wszystkich programów operacyjnych, opracowane na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w nowej perspektywie. Tak jak już wspominałam niejednokrotnie na wcześniejszych spotkaniach w ramach konkursów ogłaszanych w POWERze i w zeszłym roku, dla naszych beneficjentów, czyli dla uczelni, które realizowały projekty w POKL-u, te wytyczne nie powinny i raczej poza jakimiś małymi wyjątkami nie stanowią większego problemu i nie są większym zaskoczeniem. Gro zapisów jest przeniesionych wprost z wytycznych programowych dotyczących POKL-a. Jeśli chodzi o okresy kwalifikowalności 1 stycznia 2014, 31 grudnia 2023, to ta kwestia, o której wspominałam tu, że jeżeli teoretycznie jest taka możliwość kwalifikowania wydatków, wytyczne stwarzają taką możliwość do kwalifikowania wydatków poniesionych przed okresem podpisania umowy, a w okresie realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Pozostały zapisy dotyczące projektów EFS-owskich, mówiące o tym,
że możemy ponosić wydatki w przeciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, zastrzeżeniem, tak jak teraz przy zakończeniu okresu kwalifikowalności starej perspektywy, czyli muszą być poniesione przed 31 grudnia 2023 roku i muszą być uwzględnione w końcowym wniosku o płatność. Jeśli chodzi o samą kwalifikowalność projektu, zaczyna się ona na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Punkty, które są, czy warunki, które są określone w wytycznych i wskazane w wytycznych, odnoszą się wprost w zasadzie do pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli w głównej mierze do zapisów regulaminu konkursu i do kryteriów dostępu określonych w regulaminie konkursu. Przede wszystkim złożenie wniosku przez uprawnionego wnioskodawcę. Wniosek musi być zgodny z celami Power, z celami naszej osi priorytetowej i z regulaminem konkursu. O tym już szczegółowo mówiliśmy. Pan dyrektor omawiał wszystkie kryteria dostępu. Przyczyniać się musi do realizacji celów szczegółowych naszej osi, czyli trzeciej, i zgodny być z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej określonymi w rozporządzeniu ogólnym i spełniać wszystkie kryteria wyboru określone w danym konkursie. To, na co zwracamy uwagę my bardzo mocno w tej perspektywie i przy okazji spotkań z Państwem, to, że dany projekt zakwalifikuje się do dofinansowania i otrzyma dofinansowanie, zostanie umowa zawarta, nie oznacza już, że wszystkie wydatki na etapie jego realizacji będą uznane za kwalifikowalne. Ta kwalifikowalność jest weryfikowana wieloetapowo, czyli na etapie oceny wniosku, później na etapie realizacji, na etapie kontroli, czy nawet po zakończeniu realizacji projektu też będą kontrole prowadzone. I na tym etapie teraz, przed którym Państwo stoicie, będzie ocena kwalifikowalności planowanych do poniesienia wydatków. To, co z naszego doświadczenia pojawiało nam się kilkukrotnie podczas kontroli projektów, fakt chociażby szacowania rynku na etapie, czy rozeznania rynku, dokonywania rozeznania rynku w celu oszacowania kwot do budżetu. Mieliśmy takie przypadki w KL-u, gdzie wnioskodawca dokonał rozeznania rynku na etapie wniosku o dofinansowanie, na etapie szacowania kwot do budżetu, a już później na etapie realizacji projektu nie dokonywał żadnych szacunków, żadnego rozeznania rynku, argumentując tym, że dokonał tego raz na etapie wnioskowania o środki. Do takiej sytuacji dochodzić nie może, proszę Państwa. Szacujemy do kwoty do budżetu we wniosku o dofinansowanie z należytą starannością, dokonując rozeznania rynku i później na etapie realizacji projektu nas nie zwolnieni jesteśmy z tego obowiązku do dokonywania odpowiednich stosowania procedur zgodnie z wytycznymi, czy też dokonania rozeznania rynku. Jeśli chodzi o same warunki kwalifikowalności, w wytycznych mamy katalog wydatków kwalifikowalnych, który w zasadzie część z tych zapisów odnosi się już do etapu realizacji projektu, jak faktyczne poniesienie wydatku, czy obowiązek poniesienia wydatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy krajowego, czy unijnego, czy zgodność z zapisami szczegółowego opisu osi priorytetowej. Są też wydatki czy warunki, naczelny, nadrzędny warunek kwalifikowalności, to jest niezbędność do realizacji celów projektu. I fakt poniesienia go w związku z realizacją projektu, czyli ta niezbędność dla realizacji pojawia nam się również na etapie planowania budżetu, pisania przez Państwa teraz wniosku o dofinansowanie. Ujmujemy te wydatki, które są niezbędne dla realizacji projektu. Fakt dokonania wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. To też dotyczy warunek w zasadzie na etapie realizacji projektu, przy czym, tak jak wspomniałam, na etapie planowania środków, planowania budżetu i konstruowania wniosku, tu też musimy to stosowne rozeznanie i uzasadnienie, tak jak była wspominała Pani Ewa w poprzedniej części, do każdej pozycji powinno się uzasadnienie pod budżetem znaleźć.
wykazane we wniosku o dofinansowanie dostarczone. To również jest etap realizacji projektu, także myślę, że to Państwa mniej interesuje. To już na etapie warsztatów, które będziemy organizować z projektodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie, będziemy o tym na pewno szerzej mówić. Zapis wytycznych nowy, który pojawił się w obecnej perspektywie, to jest zapis dotyczący standardu cen, standardu oraz cen rynkowych. Nasza instytucja zarządzająca wprowadziła taki obowiązek, nałożyła na nas taki obowiązek, żebyśmy w każdym regulaminie konkursu standard taki zawierali. Także możecie Państwo być pewni, że w każdym regulaminie konkursu ogłaszanych przez naszą instytucję taki standard będzie się pojawiał. W zależności od konkursu on będzie mniej, będzie zawierał mniej lub więcej pozycji, będzie bardziej katalogiem otwartym bądź zamkniętym. Będzie miał też stawki albo maksymalne określone, albo dowolność będzie w zależności, czy dowolność w tym zrozumieniu, że nie będzie maksymalnej stawki, tylko będzie uzależnione to od Państwa uzasadnienia. Niemniej jednak taki katalog na pewno, taki standard na pewno będzie w każdym konkursie. On też będzie zmieniał się na pewno ze względu na wytyczne instytucji zarządzającej. Otrzymaliśmy pismo, że w drugiej połowie roku pojawi się, bo też w tej chwili otrzymaliśmy taki katalog od instytucji zarządzającej. Będzie też instytucja zarządzająca ten katalog doprecyzowywała i uszczegóławiała. W drugiej połowie roku ma się taki katalog opracowany przez instytucję zarządzającą pojawić. Także my też na pewno będziemy zobowiązani do uwzględnienia tych wytycznych instytucji zarządzającej i stosowania czy przekładania na nasze konkursy ich katalogu, ich stawek. Jeśli chodzi o wydatki niekwalifikowalne, to praktycznie katalog mamy wprost przepisany z katalogu wydatków obowiązującego w ramach POKL. Prowizje pobierane od operacji wymiany walut, odsetki od zadłużenia, koszty pożyczki lub kredytu czy kary grzywny. Wprost są wpisane świadczenia realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tu od razu przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych powiem, że mimo że w wytycznych nie znajduje się wprost zapis, że odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako wyjątek od faktycznie poniesionego wydatku są kosztem kwalifikowalnym, to mamy takie potwierdzenie z instytucji zarządzającej, że to jest koszt kwalifikowalny i przy jakiejś najbliższej zmianie ma być to uwzględnione w wytycznych. Rozliczenia notą obciążeniową rzeczy, które są w posiadaniu beneficjenta, chyba że taki środek będzie uwzględniony we wkładzie niepieniężnym w projekcie. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych na zakupy środka używanych środków trwałych. Podatek VAT, jeśli może być odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Transakcje dokonywane w gotówce, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro. I tu pozostały wydatki, które w zasadzie w naszym projekcie, w naszym priorytecie, tak jak i w POKL-u pojawiały się, a w zasadzie nie pojawiały się w ogóle, czyli premie dla współautorów za opracowanie wniosku, czy studium wykonalności, czy wydatki związane z techniczną czynnością opracowania, wypełnienia formularza, wydatki związane z zakupem nieruchomości, infrastruktury z zastrzeżeniem tu zapisów wytycznych dotyczących cross-financingu w przypadku projektów EFS-u. I te wszystkie wydatki, które są wymienione w tym katalogu, nie muszą być ewentualnie ponoszone przez stronę umowy, jaką jest beneficjent. Jeśli chodzi o cross-financing i środki trwałe, tu nastąpiła zmiana wytycznych i jeśli chodzi o projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mamy teraz dwie kategorie, czyli przy planowaniu budżetu, jeżeli będziecie Państwo przewidywać jakieś środki do czego, co jest dopuszczone regulaminem konkursu, to musimy pamiętać o tym rozgraniczeniu, co mamy, co jest rozumiane jako cross-financing, a co jest rozumiane jako środki trwałe. Zgodnie z wytycznymi cross-financing w ramach projektów EFS dotyczy wyłącznie zakupu nieruchomości, infrastruktury rozumianej jako stałe, nieprzenośne elementy i dostosowania lub adaptacji prac, znaczy budynków czy pomieszczeń do realizacji projektu.
Oczywiście tak jak było w poprzedniej perspektywie, cross-financing czy zakupy w ogóle środków trwałych, o czym będę mówiła dalej, mogą się pojawić we wniosku, o ile jest faktyczne takie uzasadnienie dla nich i bez tego rodzaju kosztów, bez tego rodzaju wydatków niemożliwa byłaby realizacja projektu. Pojawiła nam się zgodnie z zapisami szczegółowego opisu priorytetów, znaczy naszej osi priorytetowej, inny limit wydatków, jeśli chodzi o cross-financing. Mamy to 5% wydatków kwalifikowalnych. Jeśli chodzi o środki trwałe, tak jak wspomniałam, to jest odrębna grupa. Środki trwałe, poza tymi pozycjami, które są w wytycznych określone dla cross-financingu, nie stanowią cross-financingu. Podobnie jak w przypadku cross-financingu, bez względu na to, czy we wniosku o dofinansowanie będziemy planować zakupy, czy amortyzację, czy leasing takich środków trwałych, konieczne jest uzasadnienie dla poniesienia tych wydatków w ramach projektu. Mamy dwie grupy środków trwałych, czyli środki trwałe, które są bezpośrednio powiązane z projektem, z przedmiotem projektu i środki trwałe, które są wykorzystywane w celu wspomagania projektu. Różnica z punktu, jeśli chodzi o sposób finansowania tych środków trwałych w projekcie i we wniosku o dofinansowanie, jak Państwo będziecie planować, polega na tym, że środki z grupy B, czyli te, które są wykorzystywane w celu wspomagania projektu, mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w wysokości, znaczy rozliczane w projekcie tylko i wyłącznie w wysokości odpisów amortyzacyjnych. Nie ma możliwości kwalifikowania zakupu takich środków trwałych. Oczywiście, jeżeli takie środki są wykorzystywane trwałe również do innych zadań przez jednostkę, to w wysokości proporcjonalnej mogą być rozliczane w projekcie. Limit, jeśli chodzi o środki trwałe i cross-financing łączny, wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych i jeśli chodzi o które środki zaliczamy do tego limitu, to wszystkie środki, które są zakup przekracza 300, równy jest lub przekracza 350 zł netto, to już takie środki zaliczamy do tego limitu i to jest monitorowane na etapie realizacji projektu. Kolejna sprawa, kwestia, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę, to są koszty pośrednie, czyli to jest ta zmiana, która była najbardziej dotkliwa dla naszych beneficjentów, jak się pojawiły wytyczne do konsultacji, czyli w ramach Powera i projektów FSO-skich mamy możliwość rozliczania tylko i wyłącznie kosztów pośrednich za pomocą stawek ryczałtowych. I mamy zmieniony katalog kosztów pośrednich. Ta najdotkliwsza zmiana to są wszystkie, cały personel zarządzający projektem teraz będzie rozliczany, wchodzi w skład kosztów pośrednich. Koszty personelu obsługowego, czy koszty zarządu, czy obsługi księgowej, to jest katalog przeniesiony z POKL-a. Wydatki, nowa pozycja w kosztach pośrednich, czyli to, z czego ewentualne koszty będziecie Państwo musieli podnosić z kosztów pośrednich, znaczy jakie koszty, to są wydatki związane z prowadzeniem, czy z otworzeniem, czy z prowadzeniem rachunku bankowego i ewentualnych przelewów. To, co padało pytanie, wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi, również w ramach kosztów pośrednich. Ewentualne zakupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby personelu zarządzającego czy personelu obsługowego w projekcie również mogą być, czy nie mogą, czy muszą być rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Opłaty eksploatacyjne, koszty usług pocztowych, telefonicznych, to było koszty związane z materiałami biurowymi czy artykułami piśmienniczymi, koszty ubezpieczeń, ochrony. Nowa pozycja to dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach kosztów pośrednich mamy koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. I to, co wprowadzone jest, jako że to jest katalog w szczególności, czyli to jest katalog otwarty kosztów pośrednich wytycznych wymieniony, koszty związane z rekrutacją uczestników projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.
W ramach kosztów pośrednich nie może być wydatków związanych z cross-financingiem. Na etapie realizacji projektu będziemy sprawdzać, czy przypadkiem coś z katalogu kosztów pośrednich nie pojawi nam się w kosztach bezpośrednich. Co istotne, na etapie realizacji projektu dla personelu, który będzie zatrudniony czy zaangażowany w ramach kosztów pośrednich, nie mają zastosowania zapisy pod rozdziału 6.16 wytycznych, za wyjątkiem punktu 7 dotyczącego prawomocnego skazania osób dysponującymi środkami projektu, środkami dofinansowania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, czy przestępstwa skarbowe, czy przeciwko działalności instytucji państwowych. To za wyjątkiem tego punktu w ramach kosztów pośrednich do tego personelu nie mają zastosowania zapisy tego podrozdziału, czyli tu chodzi głównie o monitoring zaangażowania do projektu, jak i do pozostałych projektów, pozostałych programów operacyjnych, czyli ten monitoring 276 godzin. Jeśli chodzi o stawki kosztów pośrednich, są one podobnie jak w poprzedniej perspektywie uzależnione od wartości projektu, uległy nieznacznemu zwiększeniu, w tej chwili kształtują się w zależności od wartości od 10 do 25%. Kolejna zmiana i nowy wymóg w ramach nowej perspektywy to jest obowiązek wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta. Zgodnie z zapisami i regulaminu tu w naszej osi wynosi ten wkład własny minimum 3%. Wpisane mamy minimum, tak jak macie Państwo w regulaminie zapisane, że nie mamy zaokrągleń, tylko nie może być 2,9, 10 i z kawałkiem, tylko minimum 3%. Musi ten wkład w takiej wysokości być wniesiony. I w przypadku wkładu niepieniężnego nie może być wniesiony w postaci sprzętu, który był zakupiony w przeciągu 7 lat czy 10 dla nieruchomości, finansowany ze środków unijnych bądź krajowych dotacji. Co istotne przy planowaniu, przy pisaniu wniosku o dofinansowanie, na co Państwo musicie zwracać uwagę, to o czym przed chwilą wspomniałam, czyli to jest łączne zaangażowanie we wszystkie i projekty finansowane w ramach nowej perspektywy, jak również działalność pozaprojektową danej osoby, danego personelu nie może przekroczyć taka działalność 276 godzin miesięcznie. Na to musimy zwracać uwagę już planując personel do realizacji projektu, bo to będzie weryfikowane na etapie realizacji projektu. Instytucja zarządzająca w ramach systemu informatycznego ESL 2014 stworzyła narzędzie do monitoringu, które ma instytucjom pośredniczącym ułatwić ten monitoring, będzie tak zwana, znaczy jest, a będzie Państwa obowiązywała baza personelu, do której ten personel będzie się wpisywał, personel wraz z godzinami wykonywanymi. Także tu jest stworzone narzędzie do monitoringu, stąd też trzeba mieć na uwadze to przy planowaniu budżetu. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to co było podkreślane i w poprzedniej części spotkania, odpowiadać muszą stawkom stosowanym w działalności pozaprojektowej beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Taki zapis jest w wytycznych i dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia łącznie z ewentualnymi nagrodami i premiami. I nowy zapis, który się pojawił w wytycznych, czyli zakaz angażowania własnego personelu na podstawie innej niż do projektu, na podstawie innej niż stosunek pracy, czyli nie ma możliwości zaangażowania własnego personelu na podstawie umowy umowy zlecenia. Jest wyjątek dla umowy o dzieło, ale oczywiście to musi spełniać wszelkie warunki, taka umowa. Nie tylko z nazwy, że wpiszemy, że to jest umowa o dzieło, ale rzeczywiście musimy mieć do czynienia z wykonaniem oznaczonego dzieła, a w pozostałych przypadkach to możemy angażować personel, tak jak było w poprzedniej perspektywie, na część etatu, oddelegowanie do projektu, bądź też przyznanie dodatku. Jeśli chodzi o dodatek, zapisy wytycznych pozostały w tym zakresie
niezmienione, jeśli chodzi o projekty. Jeden dodatek do wszystkich projektów do wysokości 40%, chyba że przekroczenie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Podsumowując, jeśli chodzi o kwestię konstruowania budżetów. Budżet zadaniowy w Powerze, podobnie jak w POKL-u, czyli jesteście Państwo rozliczani z zadań. Na każde zadanie określona jest kwota wynikająca ze szczegółowego budżetu i uzasadnienia, które Państwo zamieścicie pod budżetem. Koszty bezpośrednie muszą być należycie oszacowane. Tu zwracam uwagę na konieczność, to o czym wspominała też Pani Ewa w pierwszej części, na konieczność właśnie tego uzasadnienia i to po Państwa stronie, Państwa gestii leży wskazanie instytucji organizującej konkurs i tym samym Komisji Oceny Projektów, wskazanie, że wydatek został należycie oszacowany, że w takiej wysokości powinien być ujęty we wniosku i finansowany w projekcie, czy w takiej ilości dane materiały powinny. Przestrzegałabym przed takimi ogólnymi, bardzo enigmatycznymi zapisami, że w takiej wysokości, bo taka jest wysokość adekwatna do, czy ilość adekwatna do potrzeb, tu raczej byśmy liczyli na szersze uzasadnienie poszczególnych wydatków. Jeśli chodzi o personel projektu, tak jak było w poprzedniej perspektywie, wskazywanie etatu czy liczby godzin, co też ma umożliwić Komisji Oceny Projektów ocenę kwalifikowalności i tego, czy w należytej wysokości zostały przez Państwa te koszty zaplanowane. Kolejna kwestia, wykazywanie potencjału kadrowego, czyli to jest to ta część we wniosku o dofinansowanie, w której chcielibyście Państwo się pochwalić swoim personelem, który będzie realizował projekt, co będzie miało wpływ na ocenę projektu. Zgodnie z wytycznymi tu są wskazane osoby w szczególności zatrudnione na podstawie stosunku pracy, czyli to są te osoby, o których Państwo wiecie, że możecie je zaangażować do projektu. Jeśli chodzi o zlecanie usług merytorycznych, zgodnie z wytycznymi nie powinno to zlecanie usług przekraczać limitu 30% wartości projektu i my mamy w tym obecnym konkursie takie zapisy regulaminu, które wskazują, że ten limit nie powinien być przekroczony. I kolejna kwestia, w przypadku projektów partnerskich należy mieć na uwadze, że nie ma możliwości zlecania usług partnerom i odwrotnie, czy też angażowania personelu wzajemnego przez lidera i partnera. To już na taki zupełnie ostatni slajd, na podsumowanie, to się przewijało przez nasze wszystkie, myślę, dzisiejsze prezentacje, czyli przede wszystkim ta zgodność i z celami programu i z celami Powera i w szczególności z naszą osią, z dokumentacją czy z regulaminem konkursu. To, że podchodzimy do wniosku o dofinansowanie przede wszystkim od tego, jaką macie Państwo zdiagnozowaną czy potrzebę, od analizy potrzeb i tego, co chcemy zrealizować w danym konkursie, a nie zastanawiamy się na wstępie od początku, na poszczególnych wydatkach nie koncentrujemy się. Czyli najpierw to, na co też nam zwraca przy wszelkich kontrolach instytucja zarządzająca uwagę, że nie chodzi o to, czy dany wydatek jest o 100 zł czy o 200 zł. Nie zaczynamy od tego, czy dany wydatek jest o 100 czy 200 zł zawyżony czy nie, tylko najpierw zadajemy sobie pytanie i tak powinna funkcjonować Komisja Oceny Projektów, czy w ogóle ten wydatek jest rzeczywiście niezbędny i potrzebny dla realizacji projektu i najpierw go oceniamy pod tym kątem, a dopiero później oceniamy go, czy on w takiej wysokości powinien być. Także to są takie ogólne wytyczne, które my też jako instytucja otrzymujemy od instytucji zarządzającej. Porównanie tego standardu, o którym już też wspominałam, także mówię, to ten standard na pewno nam się będzie przez tą perspektywę będzie się przewijał. Niezbędność, racjonalność, efektywność. To o tym też już myślę, że mówiliśmy sporo w dniu dzisiejszym i szczegółowe uzasadnienie dla wszystkich wydatków rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych, bo jak Państwo wiecie, w tej perspektywie w projektach EFS-owskich jest obowiązek rozliczania za pomocą kwot ryczałtowych projektów, w których wkład publiczny przekracza
nie przekracza równowartości 100 tysięcy euro, ale akurat myślę, że w tym konkursie, biorąc pod uwagę i okres realizacji i zakres tych działań, to chyba tych projektów nie będziemy mieli tak dużo. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o same zapisy wytycznych. Na co bym chciała Państwu jeszcze zwrócić uwagę, nawiązując może do, tu padło w poprzedniej części przed przerwą takie pytanie dotyczące wskaźników, na jakim poziomie planować wskaźniki. I tu padła odpowiedź, no, że teoretycznie w zasadzie powinny być na takim poziomie, na jakim my mamy zaplanowane w konkursie i do osiągnięcia na poziomie całego priorytetu naszego, ale też musicie Państwo zwrócić uwagę na zapisy umowy o dofinansowanie. Bo wzór umowy o dofinansowanie w Powerze przewiduje nowe zapisy w stosunku do zapisów, jakie były w KL-u, czyli w przypadku nieosiągnięcia 50% wskaźników umowa zobowiązuje nas do wezwania Państwa do zwrotu całości dofinansowania. Czyli musicie Państwo na to zwrócić też uwagę, że planując projekt, konstruując budżet i konstruując wniosek o dofinansowanie, nie wpisujemy, ja wiem, że to jest na pewno trudne, bo mamy do czynienia ze studentami, z naturalnym odpływem w toku realizacji studentów. Jesteście Państwo, trudno Państwu przewidzieć, ilu na koniec tych absolwentów uzyskamy, szczególnie jak to będą nowe kierunki czy nowe specjalności. No niemniej jednak takie zapisy i Państwa, i nas obowiązują, że mamy to 50%. 50% to jest minimum do osiągnięcia, żebyśmy mówili o rozliczeniu do projektu w tej części, jaka została poniesiona na osiągnięcie tych 50%. Bo jeżeli zostanie osiągnięty wskaźnik poniżej 100, ale więcej niż 50, mamy możliwość, znaczy mamy obowiązek, ale możliwość odstąpienia zastosowania reguły proporcjonalności, taka jaka obowiązywała w KL-u. Niemniej jednak to 50 to jest minimum. Poniżej 50, poniżej osiągnięcie wskaźnika poniżej 50% jest równoznaczne ze zwrotem całości dofinansowania. Także też na to proszę, mam gorącą prośbę, zwracajcie Państwo uwagę przy konstruowaniu wniosków o dofinansowanie. I z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Ja bym przede wszystkim chciała poprosić panią w zielonym sweterku, która do mnie podeszła podczas przerwy, o zadanie pytania, bo obiecałam, że będzie miała taką możliwość, więc gdyby mogła pani wziąć mikrofon. O, widzę, że pani Monika Markiewicz biegnie z mikrofonem. Dostaliśmy niestety sygnał, że ci z państwa, którzy zadają pytania bez mikrofonu, są zupełnie niesłyszani w trakcie naszej transmisji, więc prosiłbym o zadawanie pytań wyłącznie do mikrofonu, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać. Marieta Stasiak, Politechnika Łódzka. Ja zadałam pytanie dotyczące, jak mają się w tym projekcie studenci, którzy przyjeżdżają do naszych uczelni w ramach programu Erasmus+, już teraz. Czy możemy ich traktować jako uczestników projektu? Tacy studenci nie będą objęci całym cyklem kształcenia, więc nie mogą ich Państwo brać pod uwagę. No bo czy oni przyjadą do Państwa na cały cykl studiów pierwszego albo drugiego stopnia? Nie, na cały cykl kształcenia no to nie. Natomiast no bo mogą uczestniczyć w ogóle w zajęciach, które są oferowane w ramach tego? Nie, no bo ten projekty w tym konkursie, to mówiłem to w pierwszej części, mają być przeznaczone dla studentów, którzy przejdą całą ścieżkę kształcenia. Więc nie można tu brać pod uwagę osób, które miałyby korzystać tylko z części zajęć. Ale jeżeli nie będą jako uczestnicy, nie będą finansowani z projektu, natomiast czy mogą mimo wszystko uczestniczyć w zajęciach, ponieważ akurat są zainteresowani takim konkretnym przedmiotem, który jest oferowany w ramach tego programu kształcenia? Tylko, że Państwo, zakładając, że będą Państwo z projektu uzyskiwali środki dla jakiegoś wykładowcy za prowadzenie zajęć, to de facto oznaczałoby, że ten wykładowca dostaje pieniądze też za studentów, którzy nie są uczestnikami projektu, więc to nie jest możliwe.
Rozumiem, dziękuję. To przy okazji, bo tutaj takie jeszcze miałam, aby zadać takie pytanie, jakie są oprócz prowadzenia zajęć przez pracodawców takie możliwe i pożądane jakby formy ich zaangażowania w tych przedstawicieli przemysłu w proces kształcenia? Znaczy, my tego nie zdefiniowaliśmy po to właśnie, żeby nie ograniczać jakby kreatywności i nie wtłaczać pomysłów otoczenia społeczno-gospodarczego w jakieś takie sztywne ramy. Nie definiujemy tego, dajemy Państwu pełne pole, musi to być tylko uzasadnione. Dziękuję. Jeszcze raz Patrycja Dąbrowska, Uniwersytet Jagielloński. Mam taką prośbę, czy przy okazji tworzenia jeszcze raz FAK-a mogliby Państwo umieścić tam definicję pracodawcy dla tego konkursu? Czy mamy się posiłkować też jakąś definicją z wcześniejszych konkursów? I takie pytanie jeszcze do tego, czy instytuty badawcze i inne uczelnie to dla nas uczelni też pracodawcy? To może tak. Drugie pytanie, czy możliwe w ogóle jest stworzenie nowego kierunku na bazie specjalizacji, która już istnieje na uczelni? Czyli mamy specjalizację na jakimś kierunku, ale chcielibyśmy zrobić z niej, utworzyć z niej kierunek. Czy to jest możliwe? Mam jeszcze pytanie, ponieważ... Nie rozumiem tego pytania. Znaczy, mamy specjalizację i na tej bazie tej specjalizacji chcemy utworzyć nowy kierunek, tak? Po prostu opracować cały program. Czyli to jest modyfikacja. Nie, bo specjalizacja wyjdzie z kierunku istniejącego i będzie nowym w ogóle kierunkiem. No to nowy kierunek, tak. Okej, ale... Dobrze, dziękuję. Dlatego nie rozumiałam pytania. Okej. Mam pytanie co do kosztów jeszcze, co do kwalifikowalności. Tutaj na ostatniej prezentacji jest informacja, że środki trwałe możemy zakupić również takie, które wspomagają proces wdrażania projektu. Natomiast w pytaniach do tego konkursu pojawia się informacja, że na przykład nie można kupić, nie powinniśmy kupować rzutnika, bo to powinny być sprzęt zapewniony przez uczelnię. Co w takim razie można zakwalifikować do tych środków trwałych, które nie są powiązane z przedmiotem projektu bezpośrednio, ale są wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania? Właśnie próbuję znaleźć, bo nie, na prezentacji nie ma sformułowania, że można zakupić Przepraszam, amortyzacja, tak, oczywiście, amortyzacja. Czy w takim razie rzutnik moglibyśmy włożyć do projektu jako amortyzację? Znaczy, tak, dopuściliśmy w regulaminie konkursu, nie chcieliśmy definiować, jaki rodzaj środków, bo naprawdę trudno nam jest przewidzieć, jaki sprzęt będzie Państwu potrzebny w przypadku różnych kierunków czy różnych specjalności. Także dopuściliśmy ze względu na specyfikę, że tu mamy do czynienia z otwieraniem nowych kierunków czy modyfikacją i powstawaniem nowych specjalności, dopuściliśmy możliwość zarówno zakupu, jak i amortyzacji, czyli wszystkich dopuszczalnych zgodnie z wytycznymi sposobów pozyskiwania tych środków trwałych. Niemniej jednak, tak jak jest w odpowiedziach FAK-u mowa o rzutniku, taki sprzęt dla nas, mieliśmy w tyle głowy, formułując te zapisy, sprzęt specjalistyczny, czyli do prowadzenia Na konkretnym kierunku, czy uzyskania przez studentów określonych kompetencji czy umiejętności. A rzutnik jako taki sprzęt stricte do prowadzenia zajęć, tak samo jakbyśmy teraz dopuścili możliwość zakupu mikrofonów czy ekranów na których. Także to uważamy, że to jest sprzęt, który uczelnia, decydując się na otwarcie kierunku, no taki sprzęt, takie to podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia w ogóle zajęć powinna zapewnić we własnym zakresie. Jasne, także czyli to nie jest związane ze specyfiką po prostu danego kierunku. Ze specyfiką danego kierunku, a stąd amortyzacja, no bo może będzie taki, no trudno jest nam przewidzieć i nie jesteśmy w stanie zdefiniować takiego sprzętu. No może się pojawić taki sprzęt, który nie będziecie Państwo zakupywać, bo on nie będzie tylko do tego kierunku, tylko będzie wykorzystywany też do innych zajęć, na innych jakichś zbliżonych kierunkach, czy nie w całej w całości, w 100% do projektu, stąd też dopuściliśmy możliwość amortyzacji tego sprzętu.
Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie. Pojawiają się na uczelni pomysły, żeby nie tyle wydziały, co czasem nawet instytuty składały swoje projekty. Jakie jest Państwa podejście, jaka jest polityka? Czy Państwo rekomendujecie jednak projekty na poziomie wydziałów? Bo też u mnie słucha, znaczy, że potem... Jest kwestia, kto będzie mógł, proszę pamiętać, że Państwo muszą przeprowadzić cały cykl kształcenia. Czy to będzie mógł zrobić sam instytut? Oczywiście, potem z misjami wydziałów, ale na przykład z wydziału wychodzą dwa projekty, tak? To czy państwo... Mogą i proszę zawsze też pamiętać, że osoba, która podpisuje taki wniosek, musi mieć do tego odpowiednie upoważnienia. Nie ma z tym problemu zazwyczaj na poziomie wydziału, bo jest to w kompetencjach dziekana najczęściej. Różnie bywa na uczelniach. Taki projekt instytutowy też proszę, podpisuje. Jakby proszę pamiętać o tym, że nie ma problemu z tym, żeby były dwa wnioski złożone przez wydział. Nie musi to być rozbite na instytuty. Mogą to być dwa różne wnioski złożone przez ten sam wydział. Wydział nie ma ograniczenia do składania tylko i wyłącznie jednego wniosku. Jasne, rozumiem. Tylko czy jest taka polityka, żeby potem łączyć na przykład, żeby dwa projekty czy trzy z wydziału nie, próbować? Nie, absolutnie. My w takie rzeczy nigdy nie ingerujemy. No to jest tylko kwestia uczelni. Uczelnia sama sobie wybiera, jak chce to zorganizować. Rozumiem. To dziękuję i mam prośbę o tych pracodawców jeszcze, jakby się definicja mogła pojawić. Dziękuję. Dzień dobry, Rafał Luczelnia Techniczna Handlowa. Ja chciałem zapytać o kilka kwestii. Po pierwsze chciałem zapytać o tą zgodność z RIS, a mianowicie czy moglibyśmy poznać albo czy Państwo moglibyście na stronie internetowej powiesić pisma, które zostały skierowane do samorządów województw. Nam to o tyle ułatwi, że też wiemy dokładnie na co się powoływać. Jakby jak Państwo też wskazaliście konkretne jakby kwestie dotyczące spełnienia kryteriów zgodności z RIS. Czy myślicie Państwo, że to jest, co będzie możliwe w ogóle? Przyznam, nie zastanawialiśmy się nad publikacją tych pism, ale wydaje mi się, że chyba tak. Będziemy je mogli po prostu opublikować u nas na stronie. Jedno z pism, bo każdy z marszałków dostał pismo odrębnie, więc opublikujemy po prostu, żeby Państwo mieli jakby wgląd do tego, co zostało do marszałków skierowane w takim razie. I jakby przy okazji mam właśnie jeszcze jedno pytanie, znaczy jak Państwo widzicie w ogóle tą zgodność? Bo przeważnie RIS-y mają jakby dwa podstawowe elementy. Pierwsze to są tak zwane inteligentne specjalizacje, które są określone dla każdego regionu, a drugie kwestie to są tak zwane cele, które są bezpośrednio wskazane w RIS. Jakby czy projekt ma się wpisywać każdorazowo w inteligentną specjalizację, czy wystarczy, że wpisuje się w konkretny cel w RIS? Ponieważ jakby te cele określone są zwykle bardzo szeroko i no, mówiąc tak bardzo wprost, bardzo wiele projektów w same cele się wpisze, natomiast jeżeli chodzi o inteligentne specjalizacje, to tutaj wiele projektów będzie mieć z tym na pewno problem. Znaczy, to przyznam, jakby pozostawiliśmy też samorządom, bo takie było założenie, że miał to być, samorząd nie miał być tylko takim notariuszem, kimś, kto wyłącznie potwierdzi jakby ten wniosek, tylko zbada go w jakimś stopniu i pozostawiliśmy to samorządom, czy zdecydują, że to będzie na poziomie specjalizacji, inteligentnych specjalizacji, czy też samych celów. Zakładam, że co do zasady będzie to badane na poziomie celów, czy wniosek jest zgodny z ogólnymi celami. Jeszcze jedną wątpliwość, to znaczy no, same te samorządy, bo ja to już sprawdzałem, jakby póki co niespecjalnie wiedzą, jak będą to weryfikowały i przyznam szczerze, że my mamy jakby spory problem z tym, żeby doprowadzić do sytuacji, w której my będziemy w stanie ocenić, na jakim poziomie ta weryfikacja nastąpi. To znaczy my jakby chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby na przykład, nie wiem, i to też moja propozycja być może do Państwa, czy same samorządy nie mogłyby wskazać jakichś osób odpowiedzialnych za kontakt z nami w tym przypadku, żeby jakby wytłumaczyć, jak oni widzą kwestię badania tejże zgodności. O tyle, że no, jeżeli my właśnie podejdziemy do tego tak, jak pan dyrektor powiedział, czyli badamy to tylko i wyłącznie na poziomie celów i staramy się im udowodnić, że będzie to robione na poziomie celów, a oni potraktują to jednak na poziomie inteligentnych specjalizacji, to mamy wszyscy problem. To znaczy jakby realnie będziemy mieli problem z tym, żeby pokazać, że faktycznie ta zgodność w
tym przypadku istnieje. I myślę, że najprostszym z możliwych wariantów to jest po prostu wyznaczenie jakiejś jednej osoby w każdym z województw, która jakby będzie odpowiedzialna za kontakt z uczelniami i w tym przypadku będzie w stanie określić i odpowiedzieć na pytania dotyczące samego badania tejże zgodności. To znaczy na pewno kwestia jest taka, że tak jak powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, samorząd nie jest tylko jakby notariuszem i kimś, kto to poświadcza, to ja tylko generalnie ma prawo do decyzji, czy dany wniosek będzie zgodny, czy nie. My na pewno taką sugestię, no ku temu najlepsza okazja i najszybsza droga to będzie to przyszłotygodniowe spotkanie Konwentu Marszałków, które będzie, gdzie będziemy również, będzie specjalny blok jakby poświęcony tylko i wyłącznie temu konkursowi, samemu temu wydawaniu zgód przez marszałków, więc możemy, jakby nie możemy niczego zarządzić ani wyznaczyć marszałkom do zrobienia, ale na pewno przekażemy taką sugestię, że może marszałkowie przekazaliby nam na przykład dane osób, które zajmują się albo przynajmniej koordynują na poziomie samorządów te sprawy, i byśmy wtedy mogli to państwu przekazać, nie wiem, opublikować, żeby państwo też wiedzieli, w jaki sposób najlepiej i najbardziej efektywnie kontaktować się z samorządami. Więc taką sugestię możemy przekazać w przyszłym tygodniu. Jakby z naszego doświadczenia wynika, że same urzędy marszałkowskie w tej chwili nie wiedzą, kto to będzie koordynował. I doprowadzimy do sytuacji, w której jakby w jednym województwie pójdzie to jakby jedną ścieżką, w innym inną ścieżką i realnie jakby właśnie nie doprowadzimy do tego, o czym pan dyrektor wspominał, czyli do tej równych szans każdej z uczelni, która w tym konkursie będzie startowała. Dobrze, to będziemy mieli na uwadze, gdzie w przyszłym tygodniu powinniśmy to wtedy ustalić z marszałkami wszystkimi. Świetnie. I jeszcze mam pytanie odnośnie okresu realizacji tego projektu. Czy jakby państwo macie jakieś preferencje i jak państwo przewidujecie czas oceny samych projektów? Rozumiem, że pytanie jest niewygodne. Czy realnie możemy planować w związku z tym, że w styczniu 2017 dostaniemy jakieś wyniki? Nie rozumiem tych śmiechów na sali. Może tak, może złożę taką deklarację, z której później pewnie będę rozliczana. Chcielibyśmy, żeby lista rankingowa się została opublikowana w październiku, tak żebyśmy mogli w listopadzie. Pani kierownik, myśmy to już słyszeli na jednym spotkaniu. Ale nie ode mnie. Nie, ja rozumiem, ale powiem tak wprost i brutalnie, odpuśćmy sobie teksty w którym roku. Będę państwu za to bardzo wdzięczny, bo nie wiem, ten śmiech jest dla mnie takim trochę dowodem, że niektórzy z państwa są przekonani, że my siedzimy na tych wnioskach poprzez kilka miesięcy i nic z nimi nie robimy, bo tak specjalnie może państwa przeciągniemy po prostu w czasie. Proszę sobie wyobrazić, że jest to mnóstwo roboty, jaką wykonują osoby, którymi kieruje pani kierownik, i jest to naprawdę mnóstwo pracy. Część z państwa, mam nadzieję większość, zdaje sobie sprawę, że zmieniły się nie tylko litery i to nie jest tak, że kiedyś był POKL, a teraz jest POWER, tylko zapewne część z państwa zauważyła, że zupełnie inaczej wygląda procedura wyboru projektów. I prawda jest taka, że w poprzednim konkursie PRK, gdyby nie to, że negocjacje, sto kilkadziesiąt negocjacji musieliśmy przeprowadzić przed ogłoszeniem listy rankingowej, to państwo by mieli te wyniki kilka miesięcy wcześniej. Ale nie my stworzyliśmy te procedury, tylko my w ich ramach się musimy poruszać. Więc pierwszych konkursach, jakie przeprowadziliśmy, mamy, okej, one faktycznie szły zapewne dłużej niż te, które będziemy realizowali w tej chwili. I na pewno będzie to szybciej, więc ja również uważam, że to nie jest taka rzucona na wiatr deklaracja, że to się stanie w październiku. Będziemy w stanie to zrobić, więc mam nadzieję, że jakoś wspólnie będziemy wszyscy z tego zadowoleni. Bo ja chciałem jeszcze jakby o jedną kwestię zapytać, ponieważ pan dyrektor wspomniał, że musimy objąć pełen cykl kształcenia, musimy zadbać też o to, jakby to jest moje dodatkowe pytanie, jak by to miało wyglądać, jeżeli chodzi o objęcie wsparciem całego cyklu kształcenia, o tyle, że na przykład tworząc specjalizację, wiele uczelni
ma sytuację taką, że zajęcia specjalizacyjne zaczynają się od trzeciego bądź czwartego semestru i trwają później przez cztery bądź trzy kolejne semestry w przypadku studiów licencjackich. Czy zakładając, że rekrutujemy osoby już na studia, które rozpoczną się od 1 października, jest taka opcja, żeby pierwsze dwa semestry, no realnie nie, w pierwszych dwóch semestrach tych zajęć finansowanych ze środków projektu nie było. To znaczy, no jakby w związku z tym... Ja rozumiem pana pytanie i od razu panu odpowiem, nie ma takiej możliwości. To znaczy, jeżeli państwo planujecie wprowadzenie modyfikacji poprzez wprowadzenie specjalizacji, to to się nie wpisuje w założenia konkursu, dlatego że musi być objęty tym cały cykl kształcenia. W związku z powyższym, jeżeli jakieś zajęcia mają być realizowane dopiero w kolejnych semestrach, tam trzeci, czwarty semestr, to to się nie wpisuje po prostu w regulamin tego czyli konkursu. Czyli stworzenie nowej specjalizacji czy specjalności nie jest w tym przypadku modyfikacją programu, no bo to jakby... Jeżeli nie obejmuje całego programu, to nie. Czyli jak rozumiem, ta modyfikacja musi być dla całego kierunku, a nie tylko i wyłącznie dla jednej nowej specjalności. Modyfikacja ma dotyczyć wszystkich semestrów, w ramach których będzie się odbywało kształcenie. Tak panu czyli odpowiem. Jednym słowem, zajęcia na specjalności muszą się rozpocząć w pierwszym semestrze studiów. Ja zadałam państwu pytanie, czy tworzenie specjalizacji wpisuje się i dostałam informację od pana Piotra, że tak. Ale rozumiem, teraz się dowiedziałam w tym spotkaniu, że i tu chyba też odpowiem panu, że jeżeli na pierwszym semestrze zmodyfikuje pan program kształcenia poprzez jakieś tam przedmioty na przykład do wyboru i doda im jakiś tam inny przedmiot ogólnoakademicki, który będą mieć wszyscy studenci tego kierunku, czyli 50 osób na przykład, to się wpisze, a potem może pan tworzyć specjalizację, gdzie podzieli pan sobie, że tych 50 studentów stworzy pan im, czy tam zmodyfikuje dwie nowe specjalizacje. No tylko tak? Kto wtedy będzie uczestnikiem projektu? Wszyscy studenci. Całego kierunku. Tak, no bo na pierwszym semestrze musi pan im dać, ja to tak rozumiem, zmodyfikowany jakiś przedmiot, gdzie wszyscy na niego pójdą. Tak? Na pierwszym semestrze. A co z tymi osobami w kolejnych semestrach? No bo tak, chodzi o to, żeby osoba wchodząca do projektu przeszła w projekcie cały cykl kształcenia, czyli załatwienie tego poprzez jeden ogólny przedmiot gdzieś na pierwszym roku, a z którego część będzie kontynuowała później jakąś specjalizację, a część odpadnie, no bo miała tylko to już... specjalizacji. I zmodyfikujemy wszystkie specjalizacje na tym kierunku. Wszystkie specjalizacje, czyli mamy jeden przedmiot, nazwijmy to bazowy, gdzieś tam na początku, a później to się rozgałęzia i obejmujemy projektem kilka specjalizacji. To coś takiego jest możliwe, ale ja zrozumiałam z tego, co pan mówił, że chodzi o to, żeby była tylko jedna specjalizacja, czyli to jest takie odgałęzienie, które gdzieś tam się rodzi na kolejnych semestrach, no i to już jakby nie jest cały cykl kształcenia objęty projektem. Czyli nie może być takiej sytuacji, że na danym kierunku jest część studentów, która nie idzie w projekcie, a część studentów, która jest w projekcie. No bo jakby ta deklaracja państwa doprowadza do sytuacji, w której studenci całego kierunku muszą być uczestnikami projektu. To znaczy nie ma takiej opcji, że tylko część studentów danego kierunku będzie uczestnikami projektu. My wychodzimy z zapisów kryteriów dostępu, które mówią o tym, że ma być cały cykl kształcenia. W związku z powyższym... Czy oni wezmą udział w całym cyklu kształcenia. Ale w ramach projektu ma być cały cykl kształcenia. No, i będzie on realizowany w ramach projektu. To znaczy my ich zrekrutujemy na pierwszy semestr w październiku 2016 roku i oni rozpoczną, ale no jakby zajęcia na kierunku są realizowane później, faktycznie rozgałęziają się na kilka specjalizacji. I z projektu finansowane byłyby tylko i wyłącznie nowe zajęcia uzgodnione z pracodawcami,
ale na tej zasadzie, że dla konkretnych specjalizacji, specjalności, które w tym przypadku występują i tylko te specjalności, to jakby studenci będący zapisani na te konkretne specjalności będą wyłącznie uczestnikami projektu. W takim wypadku jakby sporą część kształcenia na takim kierunku de facto państwo braliby na siebie. Tak, tak, tak to wygląda. Tak, tylko potem, no tak, tylko proszę to pamiętać, że kształcenie i tak, tak już jest prowadzone. Proszę, to, jakby... to znaczy w projekcie student musi przejść pełny cykl kształcenia, czyli nie mogłoby być tak, że pan zaplanuje na przykład od października rozpoczęcie projektu, gdzie weźmie pan studentów, którzy będą tak już na trzecim semestrze. Jak najbardziej jestem świadomy tego i dlatego chcę wziąć, jakby zrekrutować, ponieważ w naszym przypadku w większości student wybiera specjalizację już rozpoczynając studia. On później w toku kształcenia może ją zmienić, ale w tym przypadku doprowadzilibyśmy faktycznie do sytuacji, w której rekrutujemy człowieka na daną specjalizację i tylko i wyłącznie on zostaje uczestnikiem tego projektu. On przechodzi część zajęć, które ma wspólnie ze studentami tego samego kierunku na innych specjalnościach, którzy będą później na innych specjalnościach, natomiast od tego załóżmy trzeciego semestru on już ma tą swoją ścieżkę specjalizacyjną, w ramach której są finansowane zajęcia ze środków projektowych. A co przez ten rok się będzie działo w projekcie? W samym projekcie no my możemy pokazać, że są realizowane, nie wiem, przygotowanie samych materiałów na zajęcia, są jakby ostateczne programy zajęć, materiały, skrypty i tak dalej, i tak dalej. Znaczy sam student będzie miał przedmioty ogólne, ale one nie będą finansowane ze środków projektu. Ale jak rozumiem, państwo zakładacie taką opcję, że część z przedmiotów nie jest finansowanych ze środków projektu. Więc nawet w innych przypadkach jakby będzie na przykład taka opcja, że ze względu na jakiś podział, no będzie jakiś jeden semestr, w którym załóżmy, nie wiem, nie ma zajęć finansowanych ze środków projektu. Na przykład, nie wiem, ostatni semestr, który oni mają na przygotowanie, tam załóżmy, nie wiem, pracy dyplomowej, mają dosłownie tylko kilka zajęć obowiązkowych. Znaczy nie ma przeciwwskazań, o może tak powiem. Nie jest to może rozwiązanie, które nas zachwyca, natomiast nie ma takich przeciwwskazań. Ale czyli jak rozumiem, opcja, w której uczestnikami projektu są tylko i wyłącznie studenci wybierający daną specjalizację, która jest tworzona w ramach projektu, jest możliwa. Okej, dziękuję. Tak, jest możliwa. Jeśli oni przejdą cały cykl tak, przejdą kształcenia. Cały cykl kształcenia, bo zrekrutujemy ich 1 października. Tak. Jakby w związku z tym moje kolejne pytanie, to znaczy jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą rekrutacji do projektu, jakiejś deklaracji uczestnictwa i tak dalej, czy w związku z tym my na wszelki wypadek już prowadząc w tym przypadku rekrutację na tą specjalność, powinniśmy im wręczać dokumenty projektowe po to, żeby ich wykazać wtedy jako osoby biorące udział w projekcie od 1 października, mimo że nie mamy jeszcze decyzji o dofinansowaniu? Problem z deklaracją uczestnictwa w projekcie jest taki, że ona jest podpisywana bezpośrednio przed udzieleniem formy wsparcia. W związku z powyższym, jeżeli oni przez ten pierwszy rok czy pierwsze 3 semestry nie będą mieli wsparcia, to nie podpisują deklaracji uczestnictwa w projekcie. Czyli realnie... nie są wykazywani. Będziecie państwo wykazywali tak, tylko takie ogólne koszty bez w ogóle uczestników projektu. Czyli nie ma problemu z tym, że deklaracja uczestnictwa będzie podpisana na początku trzeciego semestru, kiedy oni będą zaczynali udział w zajęciach. Jedyna rzecz jest taka, że przy ewentualnej kontroli kwalifikowalności tych uczestników będzie weryfikowane, oprócz tych dokumentów związanych z rekrutacją do projektu, będą weryfikowane dokumenty związane z przyjęciem na studia. No to tak, żeby wykazać, problemu. Że to są ci studenci, którzy tam zaczęli odpowiednio wcześniej. I nawet jakby wykazując ich deklarację uczestnictwa na początku trzeciego semestru, przyjmujemy, że ten pełen cykl kształcenia
jest w tym przypadku spełniony, bo on jest, ale jak rozumiem, on musi się zmieścić w okresie realizacji projektu po prostu. Tak, musi się zmieścić w okresie realizacji projektu. Okej. W przypadku tworzenia nowego kierunku, ja jeszcze chciałem zapytać o jedną kwestię, a mianowicie są wymagane minima kadrowe i my planujemy zatrudnić nowe osoby z odpowiednimi tytułami. I chciałbym zapytać, czy w przypadku wykorzystania tych osób tylko i wyłącznie na potrzeby nowo tworzonego kierunku jest możliwość zakwalifikowania całych wynagrodzeń tych osób w ramach projektu? No bo to będą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie no, wynagrodzenia w ramach projektu mogą być kwalifikowalne wyłącznie wynikające z zaangażowania. One będą wynikały w całości z zaangażowania, o tyle, że te osoby będą miały na przykład 120 godzin zajęć, jeżeli chodzi o pensum dydaktyczne i te 120 godzin zajęć będzie w całości w projekcie. Ale czy nadal jesteśmy przy tym przypadku, nie, nie, przy tym to przykładzie? Już jest drugi nie, to projekt. Jest zupełnie inny, a to jest drugi projekt. To jeżeli te osoby będą w pełni zaangażowane do realizacji projektu i do tych zajęć, które wynikają z tej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to tak. Okej. Teraz jeszcze tak, chciałem zapytać. Dobrze, jeśli mógłbym prosić o zadawanie mniejszej liczby pytań, bo jest jeszcze sporo osób, które by chciały, także gdyby pan jasne. Wybaczył. Ja mam ostatnie pytanie, bo pan wspominał o kwestii dotyczącej wynajmowania powierzchni od pracodawców i jakby chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię. Być może duże uczelnie publiczne nie mają tego problemu, natomiast uczelnie niepubliczne bardzo często współpracują bądź z pracodawcami, bądź z instytutami badawczymi, u których wynajmują laboratoria. Te laboratoria są często warte parę milionów złotych i nawet jeżeli byśmy chcieli, to my sobie takich laboratoriów w tym przypadku w ramach projektu nie wyposażymy. I w związku z tym moje pytanie, czy jednak taki wydatek nie widzielibyście państwo za zasadne, uznanie go za kwalifikowalny w przypadku wykorzystania samych laboratoriów na potrzeby zajęć projektowych? Odnosząc się do tej prezentacji, którą miałam przed przerwą, tam jest takie zdanie dotyczące, ono jest wyjęte z rozporządzenia ministra, dotyczące tego, że w momencie, kiedy uczelnia uruchamia nowy kierunek studiów, musi mieć odpowiednie zaplecze do prowadzenia tych zajęć. W związku z powyższym, jak rozumiem, uczelnie, które będą uruchamiać te kierunki, będą miały odpowiednie zaplecze. Tylko, że to może być zaplecze partnerów, to znaczy to może być zaplecze podmiotów, które jakby one niekoniecznie musi mieścić się samej uczelni, ale wystarczy, że jest podpisane na przykład porozumienie z konkretnym instytutem badawczym, który udostępnia nam oczywiście za odpowiednie pieniądze takie zaplecze. Żeby nie przedłużać może tej wymiany zdań, to będzie indywidualnie oceniane we wniosku po prostu pod kątem i opisu potencjału uczelni i budżetu projektu. No, tutaj, że tak powiem, nie mogę panu jednoznacznie powiedzieć tak, będzie, nie wiem, w wysokości 100 tysięcy złotych kwalifikowalne, czy 200 tysięcy. Nie widzicie będzie państwo takiego wydatku na liście wydatków niekwalifikowalnych? No bo nie ma tego wydatku na liście wydatków niekwalifikowalnych. Znaczy, on gdzieś tam wynikał z jakiejś informacji, która gdzieś padła wcześniej, stąd moje pytanie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mam pytanie odnośnie, jeżeli do projektu, rekrutujemy wszystkich studentów z danego kierunku. Czy to możemy uznać jako kryterium wyjątku, nie stosować standardu minimum? No bo grupę pełną, wszystkich. Jeżeli będzie cała grupa, no to to jest wyjątek, tak. Mhm. Dziękuję. Przepraszam, ja tylko dodam, bo jestem, że tak powiem, świeżo po szkoleniu z równości szans kobiet i mężczyzn. Za chwilę powinien się pojawić poradnik przewodnik dotyczący stosowania równości szans kobiet i mężczyzn, więc zachęcam do śledzenia strony
instytucji zarządzającej, bo może się w nim pojawić wiele ciekawych informacji. Mają być tam przytoczone jakieś dobre praktyki z poprzedniego okresu programowania, a już teraz jest dostępny podręcznik w zakresie umożliwiania osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w projektach, więc też zachęcam do zapoznania się z tym podręcznikiem. No są to takie dwie główne zasady, które przy kierowaniu wsparcia do osób, a nie do jakiejś tam infrastruktury nas obowiązują, więc zapraszam do zapoznania się z tymi przepisami. Ja bym miała jeszcze pytanie w kontekście tworzenia nowej specjalności, specjalizacji. Tu prosiłabym o potwierdzenie, czy mój tok myślenia jest prawidłowy. Jeżeli rzeczywiście w ramach uczelni studenci wybierają specjalność czy specjalizację na drugim, trzecim roku studiów, ale w ramach projektu chcielibyśmy utworzyć nową specjalizację i finansować realizację zajęć w ramach tej nowej specjalizacji od pierwszego semestru. Czy dobrze rozumiem, że w takim przypadku nie będzie żadnego problemu z finansowaniem takich zajęć, no bo obejmiemy wsparciem część studentów danego kierunku w ramach nowej specjalizacji czy specjalności, ale od pierwszego semestru studiów. Przepraszam, bo możliwe, że nie zrozumiałam pierwszej części pytania. W pierwszej części pytania powiedziała pani, że tą ścieżkę specjalizacyjną wybierają dopiero na kolejnym semestrze, na trzecim. Standardowo, powiedzmy w ramach bieżącej działalności uczelni. To na pierwszym semestrze co będzie finansowane? No właśnie, w ramach projektu i w ramach udoskonalenia kierunku chcielibyśmy stworzyć specjalność, ale od pierwszego semestru. A, czyli wtedy wychodzicie z tym wyborem wcześniej, czyli już na dzień dobry. Tak. Nie, no jak najbardziej, tak. No, to czyli to wtedy rozumiem nie ma żadnego problemu, bo żadnego jakby część osób z danego naboru będzie brała udział w projekcie, kształcąc się na specjalności, nowo utworzonej specjalności, natomiast pozostali studenci będą szli normalnym trybem, wybierając specjalność od drugiego czy trzeciego roku studiów, jak gdyby te pozostałe specjalności nie wchodzą już w projekt. Czyli okej. I jeszcze dwie kwestie, które chciałabym doprecyzować, tylko właściwie też poprosić o potwierdzenie w kontekście środków trwałych. I tego podziału na środki bezpośrednio wykorzystywane do realizacji projektu i środki, które umożliwiają odpowiednią realizację projektów, czyli środki pośrednie. W przypadku środków trwałych wykorzystywanych pośrednio możemy finansować wyłącznie amortyzację. Natomiast w przypadku środków trwałych, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu, jest możliwy zakup, ale amortyzacja również. I rozumiem, że jak gdyby ocena co do tego, czy środek trwały jest środkiem bezpośrednio czy pośrednio wykorzystywanym, będzie dokonywana na podstawie zawartego uzasadnienia. I ostatnia kwestia, limit na środki trwałe i cross-financing daje nam 10%, z czego na cross-financing jest 5%. Jeżeli nie planujemy cross-financingu, tylko i wyłącznie zakup środków trwałych, czy to oznacza, że możemy wykorzystać 10% wartości? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Ja bym chciała wrócić do wyjątku od standardu minimum. Przemyślałam w międzyczasie kwestię. Jednak to nie będzie wyjątek, dlatego że biorąc pod uwagę, że nie będziemy mieli do czynienia z grupą zamkniętą, taką jak na przykład mamy w przypadku zakładów karnych czy jakichś innych specyficznych bardzo grup, będziemy mieli do czynienia z rekrutacją dopiero na studia. W związku z powyższym ta rekrutacja musi być przeprowadzona w taki sposób, żeby zapewnić równość szans kobiet i mężczyzn. W związku z powyższym tam nie będziemy mieli do czynienia z wyjątkiem. Tutaj musi być jakby pełna otwartość i pełna wrażliwość na potrzeby obu płci. A czy
W momencie, kiedy mamy na przykład dany kierunek i w ramach tego kierunku będą rekrutowane osoby i cały kierunek jest objęty projektem i jest to dopiero nowy kierunek, czyli mamy nadal do czynienia z osobami, które będą rekrutowane na ten kierunek i do tego projektu. Tutaj nie mamy żadnej grupy zamkniętej. Udoskonalony kierunek, ale też będzie prowadzony od początku przecież. Czyli znowu mamy do czynienia z rekrutacją. Gdybyśmy mieli do czynienia na przykład, przepraszam, że w ramach tego spotkania mówię, nie wiem, o programie rozwoju kompetencji. Tam mamy ostatnie semestry, czyli mamy już jakąś zdefiniowaną grupę, już nikt nam inny nie przyjdzie. W związku z powyższym tutaj już można mówić o jakiejś zamkniętej grupie. Jeżeli założymy, że obejmiemy wszystkich w ramach tej grupy, no to tak. Natomiast tutaj mamy absolutnie pełną dowolność, jeśli chodzi o to, kto się do nas zgłosi i musimy być absolutnie otwarci na godzenie jakby obu płci. Justyna Chodywójtowicz, Uniwersytet Opolski. Mam pytanie, czy uczestnikami projektu mogą być osoby z zagranicy, mam tutaj na myśli osoby z Unii Europejskiej, jak i poza, i czy jest możliwość stworzenia kierunku, który byłby skierowany, oczywiście nowego, tylko i wyłącznie właśnie dla studentów z zagranicy? Teoretycznie jest to możliwe, tylko proszę zwrócić uwagę, że my w maju bodajże będziemy ogłaszali konkurs na międzynarodowe programy kształcenia i to jest konkurs trochę podobny do tego, bo też będzie obejmował całość kształcenia, ale on będzie skierowany wyłącznie do osób z zagranicy. Więc musieliby się Państwo zastanowić, czy, no jakby mówiąc brutalnie, też konkurencja powinna być mniejsza, bo tam będą projekty skierowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy będą chcieli kształcić studentów z zagranicy. Więc tutaj w projekcie mogą Państwo to zrobić, tylko prosiłbym jakby o zastanowienie się, czy warto, czy nie lepiej byłoby jednak w tamtym konkursie? Ja też jakby w ramach tego konkursu nie widzę za bardzo uzasadnienia dlatego, żeby ograniczać uczestnictwo obywatelom Polski w tym projekcie. AGH w Krakowie. Chciałam zapytać odnośnie kwalifikowalności kosztów zakupu sprzętów do laboratorium, które będzie używany na potrzeby warsztatów z pracodawcami. Czy jest to koszt kwalifikowany, czy jest to koszt, są rzeczy, które uczelnie powinny zapewnić? Odpowiem tak, jak odpowiadałam pani poprzednikowi. To nie jest koszt niekwalifikowalny, natomiast jego kwalifikowalność będzie oceniana na etapie oceny wniosku pod kątem tego, co Państwo napiszecie, jeśli chodzi o potencjał uczelni i tego, co będzie zawarte w budżecie. Ja mam pytanie dotyczące udziału partnera zagranicznego. Czy kwalifikowalne są koszty ponoszone przez partnera zagranicznego? Przy merytorycznym uzasadnieniu, jak udział oczywiście. Nie ma takich przeciwwskazań, będzie to podlegało ocenie. Bo należy się też zastanowić, jakby co wniesie partner, bo stąd takie nasze zastanowienie i taka trochę konfuzja, no bo trzeba się zastanowić, co do kształcenia u nas na uczelni dokładnie wniesie partner z zagranicy, czy to będzie miało takie proste przełożenie i da się zastosować po prostu w cyklu kształcenia, jeśli tak, jeśli Państwo to uzasadnią. No, formalnie nie, tylko no właśnie, też można odpowiedzieć trochę tak, jak odpowiadaliśmy pani z Uniwersytetu Opolskiego przed chwilą. Będzie osobny konkurs dotyczący tych międzynarodowych aspektów kształcenia, więc trzeba się zastanowić wtedy, czy tam nie będzie bardziej pasował partner z zagranicy. Akademia Morska w Gdyni. Przyjemniejsze trochę pytanie dotyczące kryterium premiującego, tego najwyżej premiowanego, gdzie mówimy o zgodności siedziby uczelni, obszaru realizacji. Obszar realizacji projektów
nie wiem, czy dobrze zakładam, mówimy o ogólnopolskim obszarze realizacji. Czy jeśli zawęzimy się gdzieś w opisach, do, że będziemy chcieli... Nie, to znaczy musi obejmować to, bo jest dokładny zapis złożony przez uczelnie posiadające siedzibę na obszarze województwa, którego dotyczy obszar realizacji projektu, czyli jakby muszą państwo pokazać, że... Czyli wpisuje skoro, na przykład pomorskie tak, obszar i realizacji. Państwo będą realizować projekt, efekty tego projektu będą wartością pytanie, dodaną dla zawęża, województwa pomorskiego. Pytanie, czy nie zawęża to obszaru rekrutacji studentów tylko z województwa pomorskiego wówczas? Znaczy, ja mogę z radością powiedzieć, że to nie moja wina, nie ja wymyśliłem to kryterium. Znaczy trochę tak jest, jak pani mówi. Znaczy, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest projekty złożone przez uczelnie posiadające siedzibę na obszarze województwa, którego dotyczy obszar realizacji projektu, ale to nie wyklucza tego, że państwo mogą ten projekt realizować dla kilku województw. Znaczy chodzi o to, żeby na pewno go państwo robili dla pomorskiego, a oprócz tego może być realizowany też dla innych. I proszę jakby, bo o ile mój... To znaczy tak właśnie, bo czy idę dobrze za pani tokiem rozumowania, bo chodzi o to, że jeśli do projektu rekrutują państwo studentów z całej Polski, bo mogą do państwa przyjechać studenci skądkolwiek, to nie oznacza, jeśli trafi się u pani w uczelni dwóch studentów z Kujawsko-Pomorskiego, to nie oznacza z automatu, że pani musi wystąpić o zgodność pani projektu z RSI województwa kujawsko-pomorskiego, bo pani będzie realizowała ten projekt na potrzeby województwa pomorskiego, a rekrutować studentów mogą państwo z całej Polski, ale jeśli pani będzie chciała nawiązać w tym projekcie współpracę z jakimiś przedsiębiorcami z Kujawsko-Pomorskiego, z Torunia, z Bydgoszczy, z Włocławka, skądkolwiek i te efekty pani projektu, oni będą gdzieś tam u siebie wykorzystywali, to wtedy pani powinna też mieć zgodność z RSI tego województwa kujawsko-pomorskiego. Jakby samo rekrutowanie studentów z różnych obszarów nie oznacza, że państwo muszą mieć zgodność z RSI tych wszystkich obszarów. Tutaj się ta zgodność jest wymagana jakby pod kątem efektów projektu, a nie tego, skąd mają państwo uczestników. Dla pewności, żeby spełnić to kryterium premiujące, nie musimy w polu obszar realizacji ograniczać się wyłącznie do jednego województwa. W tym polu obszar realizacji projektu i tak proszę wpisywać cała Polska, bo to jest takie pole, które jest uniwersalne dla wszystkich priorytetów, bez względu na to, czy one są realizowane na poziomie centralnym, czy na poziomie lokalnym. Państwo wpisują całą Polskę, bo nie mogą państwo wykluczyć, że trafi się państwu po jednym studencie z każdego regionu, z każdego województwa w Polsce. Więc w obszar realizacji projektu i tak proszę zawsze wpisać całą Polskę, obojętnie z iloma RSI państwa projekt będzie zgodny, z jakich regionów będą studenci i tak dalej. Dzień dobry, Anna Wisła-Świder, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ja chciałabym zadać następujące pytanie, ponieważ tutaj mówiliśmy o uczestnikach projektu, że oni muszą przejść cały cykl kształcenia. A co w momencie, kiedy na przykład student rozpoczyna studia nie na kierunku, który jest objęty realizacją projektu, ale z jakichś tam względów, przykładowo urlopu dziekańskiego albo z innych względów po prostu jest zmuszony po prostu powtórzyć pewien semestr i trafia na kierunek, który jest objęty tutaj realizacją projektu. Co zrobić z takim studentem, bo rozumiem, że on nie przejdzie całego cyklu kształcenia, czyli nie może być beneficjentem, a z drugiej strony no nie jesteśmy w stanie nic z tym studentem zrobić w momencie, kiedy to jest modyfikacja danego kierunku. Co z takim studentem zrobić, bo w tym momencie, jeśli byśmy realizowali projekt w ramach POKL, był to kierunek na przykład zamawiany 4.1.2, myśmy mogli tutaj te wskaźniki jakby uwzględniać semestr po semestrze, w zależności od tego, który ze studentów realizował określony cykl kształcenia z takich, a nie innych powodów na danym semestrze będący kierunkiem zamawianym. Co z takimi studentami zrobić i de facto oni no, nie powinni uczestniczyć w tych zajęciach finansowanych tutaj ze środków? Znaczy tak, ja wyobrażam sobie taką sytuację, co prawda za moich czasów chyba to było niemożliwe, że ktoś po pierwszym roku studiów ma przerwę i ląduje znowu na pierwszym roku. I wtedy wyobrażam sobie taką sytuację,
że on, ta osoba przechodzi cały cykl kształcenia. Nawet jeżeli na przykład zaliczyliście mu część przedmiotów, które miał zaliczone, no to mamy teraz zmodyfikowany kierunek, w związku z powyższym przechodzi cały cykl kształcenia z nowymi, normalnie po prostu, tak, z nowymi treściami. Natomiast zastanawiam się, co zrobić ze studentami, którzy na przykład spadną do państwa w kolejnych latach. No i to jest pytanie, na które w tej chwili nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. Bo takie pierwsze skojarzenie jest takie, że ten student na pewno powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, jakie będą finansowane z projektu. Pytanie, czy mu się to uda, jeśli trafi do państwa na przykład, nie wiem, na trzecim roku z 5 lat studiów. No bo inaczej faktycznie no nie przechodzi, nie odbywa wszystkich zajęć, jakie są przewidziane w projekcie. Czyli przykład taki klasyczny jest tego typu, że na przykład z reguły to są studenci trzeciego, czwartego semestru, którzy z jakichś względów po prostu muszą powtórzyć na przykład cały semestr. I na przykład oni już nie uczestniczyli w tym cyklu pierwszych dwóch semestrów realizowanego tutaj programu, zmodyfikowanego w ramach tego kierunku, który funkcjonuje na uczelni już przez wiele lat, a oni po prostu no, muszą realizować to kształcenie, bo wracają na przykład po urlopie dziekańskim, czy też po jakimś warunku. No a właśnie, a po warunku oni wracają tylko na przykład na zmodyfikowany przedmiot. I co wówczas? Znaczy, może tak jak mówiła pani kierownik, będziemy się musieli nad tym zastanowić, bo pierwsza generalna taka nasuwająca się odpowiedź jest negatywna. No bo on nie przejdzie przez wszystkie zajęcia, jakie będą w projekcie. Więc może państwo pozwolą, zastanowimy się po prostu nad tą kwestią, bo to pierwszy raz do nas trafia. Nie mieliśmy jakby wcześniej podnoszonej tej kwestii, więc zastanowimy się i też na to odpowiemy, jakby publikując odpowiedź. A pytam tak naprawdę w kontekście wskaźników, które są do osiągnięcia w każdym projekcie i mając już doświadczenie tutaj w realizacji projektów 412 POKL-owskich, nowy kierunek, który w ogóle mieliśmy pierwszy nabór w ramach projektu i traktowany jako kierunek unikatowy, dobrze, że był połączony z innym kierunkiem, który funkcjonował przez wiele lat na uczelni, bo zrekrutowaliśmy na niego no, studentów dwukierunkowych, którzy po dwóch semestrach po prostu nam odeszli, no i z pewnych względów te wskaźniki potem byłyby niemożliwe do osiągnięcia. I jeśli można, to chciałabym zadać jeszcze pytanie tutaj, kontynuując w zasadzie pytanie pani odnośnie pracodawców. Czyli rozumiem, jeśli w nasz projekt będą zaangażowani pracodawcy spoza województwa małopolskiego, bo wnioskodawcą będzie Uniwersytet Krakowski, więc tutaj potrzebujemy dodatkowo opinie samorządów, których pracodawcy będą uczestniczyli w prowadzeniu tych zajęć na przykład na zmodyfikowanych czy nowo powstałych kierunkach. Znaczy, teoretycznie mogliby mieć państwo zgodę, znaczy zgodność z RFI, jeśli to by byli na przykład wszyscy pracodawcy w pani projekcie byliby z województwa śląskiego, to teoretycznie mogłaby pani mieć tylko zgodność z RSI śląskiego. Nawet nie musiałaby mieć pani zgodności z małopolskim, teoretycznie. Ja wiem, że akurat tu będzie w zależności od wydziału, od kierunku, ta jakby współpraca, ona jest zlokalizowana w szczególności w trzech województwach. I tutaj no, z reguły to będą przynajmniej powtarzały się dwa, więc zawsze są pracodawcy z Małopolski, bo my mamy Radę Interesariuszy, która uczestniczy już w modyfikacji programów kształcenia, czy też ich przygotowaniu. Więc jeśli to będą pracodawcy z dwóch województw, rozumiem, że z obu musimy mieć tutaj zgodność. Tak, powinni mieć państwo zgodność z tym, z RSI tych obu województw. I ostatnie pytanie tutaj dotyczące zajęć i jakby kwalifikowania wydatków, czy też zasady tutaj racjonalności wykorzystania środków w projekcie, dotyczące zajęć w tandemie z pracodawcą, który na przykład nie ma tego przygotowania dydaktycznego. Czy jeśli realizowana jest określona pula zajęć i w trakcie tych zajęć prowadzenia czasowo, przykładowo, 2 godziny warsztatów, jest dwoje prowadzących. Czy racjonalnym z punktu tutaj założenia budżetu projektu będzie oszacowanie dwukrotnie stawki dla dwóch prowadzących, dla tej samej liczby godzin zajęć, jeśli to będzie uzasadnione po prostu do określonej pozycji budżetowej, tak jak tutaj państwo mówiliście, jeśli chodzi o uzasadnienia?
Tak, mam wrażenie, że przed przerwą odpowiadałam na to pytanie, że w przypadku realizacji zajęć przez dwóch prowadzących kwalifikowalne są wynagrodzenia obu prowadzących. Tylko to nie było doprecyzowane, czy w odniesieniu do określonej tej samej godziny prowadzenia zajęć. A nie w cyklu mieszanym, że część prowadzi pracodawca, a część prowadzi pracownik z uczelni. Pracodawca, jeżeli pani mówi, że pracodawca nie może prowadzić zajęć samodzielnie, bo nie ma przygotowania pedagogicznego, no to musimy liczyć te godziny podwójnie. Biorąc dotychczasowe nasze doświadczenia, to było tak, że pracodawca na przykład w swojej hali produkcyjnej realizował tą część, która dotyczyła na przykład procesu produkcyjnego, natomiast jakby podstawy teoretyczne robił to po prostu pracownik uczelni. Więc stąd pojawiło się moje pytanie. Taka możliwość też jest możliwa. Znaczy, tak. No bo... Ale nie, to będzie jakby tutaj determinował rodzaj zajęć, program tych zajęć. O to mi chodziło tylko. Tak, w pełni się z panią zgadzam. Szanowni Państwo, ja zanim zadam dwa takie krótkie pytania swoje, to ja jeszcze chciałam się upewnić, bo tutaj znowu mi się jakiś taki mętlik pojawia. Czy my nie idziemy za daleko troszkę w interpretacji tego RIS-u odnośnie tych pracodawców? Bo przecież może być sytuacja taka, że, bo ja zrozumiałam, że my mamy być zgodni z RIS-em, jeśli chodzi o jakby teren, czyli działania, czyli tą otoczenie społeczno-gospodarcze. Tak, proszę pozwolić, że przerwę, bo jak odpowiedziałem na to pytanie, to faktycznie jakby dotarło do mnie, że nie do końca mogłem być precyzyjny, bo to znaczy tak, zakładam, że jeśli mają państwo pracodawcę też z innego województwa, to co do zasady będzie tak, że to oznacza, że efekty państwa projektów będą gdzieś też w tym drugim województwie, ale jeśli państwo wykażą... Niekoniecznie, bo on może działać na rzecz, przecież on może mieć wypracowane jakieś metody w jednym województwie, a wdrażamy je w naszym, prawda? Tak, jeśli państwo wykażą, że wdrażają je tylko jakby w województwie, gdzie państwo mają siedzibę, to wtedy tak, faktycznie wystarczy jeden. To tutaj byśmy szli za daleko i jakby wymagania w stosunku do państwa byłyby zbyt daleko idące. Jeśli on by jakoś z tego korzystał jeszcze u siebie i te efekty byłyby też w tym drugim województwie, no to wtedy tak, bo obszar jakby obszar realizacji w tym wypadku rozumiany jako ten bezpośrednie efekty projektu byłyby w dwóch, ale jeśli... Czyli tak mówię, dobrze rozumujemy, że my mamy to uzasadnić merytorycznie oddziaływaniem projektu, a nie technicznym zatrudnianiem konkretnej osoby. Tak, dokładnie, merytorycznie, jeśli chodi o zakres projektu, a nie terytorialnie. A nie terytorialnie, skąd jest dany pracodawca. Skąd jest dany pracodawca. Czyli student. Na przykład. Tak. Okej, to jakby kontynuując kwestię pracodawcy, bo tutaj wydział właściwie mi zadał takie pytanie, być może no, proste, ale chcą się dowiedzieć, co oznacza ten zapis, nowy zakres, nowa formuła współpracy. To znaczy, czy sam fakt, że te kierunki są nowe, bądź sam fakt, że nie wiem, że modyfikujemy jakiś program, to już jest wystarczająca nowość. Chodzi mi głównie w kontekście pracodawców, z którymi mamy podpisane porozumienia. I już coś robimy, już mamy zajęcia, bo podejrzewam, że to no, wiele uczelni takie, zresztą państwo to premiujecie też, jeśli my mamy już podpisane takie, więc co oznacza, jak mamy traktować tą nowość? I pod kątem jeszcze ciąg dalszy pytania, też również tego właśnie zatrudniania pracodawców, no bo my, no ja akurat Uniwersytet Śląski, jesteśmy zobligowani oczywiście do PZP i w tym momencie pytanie za 100 punktów o formę zatrudnienia. Znaczy tu padła oczywiście ten umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, natomiast właśnie mamy podpisane porozumienia, a obliguje nas PZP, czyli w tym momencie musimy i tak jakby ogłaszać, jeśli kwota przewyższa jakąś tam progową, postępowania i co w takich sytuacjach ewentualnie, jak państwo do tego podchodzicie? Jednak prosiłbym do mikrofonu. Że mogą wtedy się zgłosić w przypadku PZP pracodawcy z całej Polski. Tak, tak. I nie tylko. Nie tylko z całej Polski, ale też z całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te nowe formuły współpracy, to definiujemy to bardzo, bardzo szeroko, więc to jest cokolwiek nowego. Zostało to zapisane po to, żeby nie zastępować
starych zajęć, żeby nie zamieniać tylko prowadzącego, czyli wcześniej był zwykły dydaktyk czy pracownik naukowo-dydaktyczny, a teraz ten sam wykład będzie prowadzony przez pracodawcę i to jest ta nowa jakość. Nie, no nie do końca to jest ta nowa jakość, w związku z powyższym definiujemy to trochę szerzej. Jeśli chodzi natomiast o PZP, no to nie wyobraża pani sobie, że jako były pracownik kontroli powiem pani, proszę nie stosować PZP, gdyż państwa to w ogóle nie dotyczy. Więc mogę najwyżej powiedzieć, że należy przestudiować ustawę i zastosować ją prawidłowo. Okay. To jeszcze z innej... Przepraszam, tak samo z zasadą konkurencyjności. Nie, oczywiście, no, oczywiście. Dla wszystkich pozostałych i kwot, i podmiotów. Mhm. A i teraz z innej beczki. Jak monitorować kwotę na osobę? To znaczy, czy jeśli mam... powiedzmy 50 studentów, zakładam, że jeśli idą wszyscy tą samą ścieżką, to mam problem z głowy, dzielę przez 50 i mam kwotę, tak? Natomiast rozumiem, że jeśli na przykład idą, już rozdzielają się na specjalizację, to wtedy monitoruję każdego zgodnie ze specjalizacjami, czyli po prostu dzielę przez ilość studentów, którzy mi uczestniczą w danych zajęciach, koszty obliczam i sobie robię wielkiego Excela, który mi to oblicza koszt na osobę i to wystarczy. Tak, jeszcze tak w przerwie pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o te takie koszty związane z przygotowaniem, właśnie, to je też trzeba przyporządkować, no, w zależności od tego, czego będzie dotyczyło to przygotowanie. Okay. Trzeba je też podzielić na określoną liczbę osób i dobrze by było, żeby w uzasadnieniu pod budżetem projektu było to odniesienie, bo inaczej nie będziemy w stanie zweryfikować prawidłowości, a jeżeli nie będziemy w stanie zweryfikować prawidłowości... Nie, bo to w przypadku projektu to jakby będzie, myślę, czytelne, bo tam jakby ta kwota też się w pewnym sensie policzy sama. Ja myślę bardziej już o realizacji projektu, jak to później jakby na poziomie realizacji. I rozumiem, że jeśli, bo tu trochę też w nawiązaniu do tego poprzedniego pytania o wskaźnik, że jeśli jakiś student nam wypada właśnie, bo na przykład nie kończy studiów, no to wypada, ja zakładam, ze wskaźnika. I w tym, ale jakby uwzględniamy go w monitoringu do momentu, właśnie, bo kryterium dotyczące całości cyklu kształcenia dotyczy kierunku studiów, a nie konkretnego studenta, jeśli ja dobrze rozumiem. Czyli jeśli student nam, zakładam, że mamy wskaźnik produktu, powiedzmy z 50 osób, wskaźnik rezultatu daje wentyl bezpieczeństwa 45. Czyli jeśli te 5 osób mi wypadnie w trakcie, no to jakby, no muszę to przeliczyć oczywiście we wskaźniku na osobę kwotowym, ale rozumiem, że nie ma to wpływu na kryterium dostępu dotyczące cyklu kształcenia. Nie. Okay. To chyba wszystko. A nie, jeszcze jedno króciutkie. Czy sylabus w kontekście tego, co pani mówiła, koleżanka, odnośnie dzieła, zatrudniania na dzieło własnych pracowników, czy na przykład sylabus czy program kształcenia można uznać za dzieło? Odpowiedziałabym tak, ale znam ostatnie wyniki kontroli urzędów kontroli skarbowych, które uważają, czyli bezpiecznie jest na dodatku to robić z własnymi pracownikami. Dokładnie, że jednak te dzieła to nie są dzieła, dlatego że one są wykonywane w ramach umowy o pracę, jest to jakby podstawowy zakres obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych czy dydaktycznych. W związku z powyższym, nawet jeżeli my byśmy nie widzieli takiego problemu, jeśli chodzi o kwalifikowalność, to może się okazać, że właśnie urzędy kontroli skarbowej, które teraz bardzo, bardzo lubią pukać do uczelni, będą widziały w tym jakieś niebezpieczeństwo. No jasne, pytam, bo te pytania nam zadają naukowcy. Dzięki. Katarzyna Szuber, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Mam pytanie dotyczące zaangażowania personelu. Chodzi mi o kierownika projektu, który oczywiście jest wynagradzany z kosztów pośrednich. Czy taka osoba, która jest pracownikiem naukowym, może również wykonywać zadania merytoryczne? Na przykład będzie w zespole opracowującym program kształcenia. Ja rozumiem, że będzie jakby jedna umowa, no bo z pracownikiem może być zawarta jedna umowa zgodnie ten, więc w ramach tej umowy będzie, tylko nie wiem, jak będą przeliczane w takim razie koszty, tak, no bo tak jak jestem w stanie wyobrazić sobie, że będzie oddelegowany na część etatu do zarządzania projektem, to jak będzie
na przykład wyliczane zaangażowanie w realizację na przykład materiałów, tak? No bo tutaj już widzę jakby takie bardziej przeliczenie godzinowe, więc nie wiem, jak Państwo byście to rozwiązali czysto. Jeszcze jest monitoring właśnie zaangażowania godzinowego, więc nie wiem, jak Państwo byście to rozwiązali. Ale generalnie zasada jest taka, że z pracownikiem się zawiera jedną umowę i ma robić różne rzeczy w ramach projektu, więc takie łączenie jest dopuszczalne. Kwestia jest tylko tego, jak to później sensownie rozliczyć. Rozumiem. Czy do otoczenia społeczno-gospodarczego możemy zaliczyć pracowników jednostek sektora finansów publicznych? To wynika ze specyfiki kierunku. Czy rozumiem same jednostki jakby, tak? Tak, no bo generalnie angażujemy pracowników pochodzących z biznesu, tak, do prowadzenia na przykład warsztatów. Jeżeli mamy kierunek, w którym, po którym no, na przykład gospodarka przestrzenna i staże na przykład odbywają się w jednostkach administracji publicznej, czy wtedy taki pracownik takiej jednostki może u nas prowadzić warsztaty? Jeżeli to jest uzasadnione kierunkiem, zakresem obowiązków, merytoryką tych pracowników, to ja nie widzę jakby, znaczy ja rozumiem, że myślimy o otoczeniu społeczno-gospodarczym, myślimy tylko i wyłącznie biznes, ale właśnie nie definiujemy tego jako biznes, bo wtedy byśmy napisali biznes, a piszemy otoczenie społeczno-gospodarcze, więc traktujemy to zdecydowanie szerzej. Rozumiem. Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego pytania pierwszego, bo celowo właśnie powiedziałam o tym pracowniku naukowo-dydaktycznym, który będzie zaangażowany do zespołu opracowującego program kształcenia. Taki zespół ma być złożony właśnie z przedstawicieli pracodawców i przedstawicieli naszych pracowników. Rozumiem, że te wynagrodzenia są kwalifikowalne i nie kłóci się to z kryterium dostępu numer 10. Czyli, że kwalifikowalne są koszty wynikające z zaangażowania osób z otoczenia. Analogicznie do prowadzenia zajęć w systemie dwójkowym jest to dopuszczalne, przy czym bardzo uczulam na stosowane stawki, bo jeżeli będą opracowane te nowe programy, to kontrola przychodząca do Państwa będzie w stanie to porównać z kosztami utworzenia analogicznie wcześniejszych jakichś kierunków, więc proszę tutaj nie szaleć z kosztami. Ja rozumiem, ale to, bo teraz nie wiem, czy, bo chodzi o stawki i naszych pracowników, i pracodawców, przedstawicieli pracodawców. Wszystkich zaangażowanych, wszystkich, którzy są wynagradzani z projektu. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. A mogę prosić do mikrofonu? Dziękuję. Nie słychać pana. Mogę prosić jeszcze raz do mikrofonu całość. Dziękuję. Czy, bo przed chwilą pani kierownik powiedziała o kontroli. Nie dosłyszałam pana nazwiska. Marian Wargacki. O kontroli skarbowej. Czy tutaj w tym przypadku, który przedstawiła tutaj wcześniej pani, nie będzie właśnie przy kontroli skarbowej zarzutu, że dydaktyk, który jest zatrudniony, jakby w umowie swojej ma obowiązek sporządzania syllabusów do swojego przedmiotu i czy tu nie będzie zarzutu, że to jakby znaczy, mam wrażenie, że możliwe, że się nie wyraziłam jasno, ale rozmawiałam z panią na temat zawarcia jednej umowy, w domyśle umowa o pracę, w ramach której pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny będzie zarządzał projektem i będzie tworzył materiały, więc ja tutaj nie widzę tego odniesienia do kontroli urzędów skarbowych, które kwestionowały zawieranie z własnymi pracownikami dodatkowych umów o dzieło. Dobrze, nie, bo chodziło właśnie o precyzowanie. Bardzo dziękuję. Ja miałabym jeszcze jedno pytanie w kontekście realizacji
zajęć, programów kształcenia w językach obcych i dla obcokrajowców i w kontekście tutaj podjęcia decyzji, czy bardziej zasadne byłoby uczestniczenie w tym konkursie, czy w konkursie w ramach działania 3.3. Chciałabym tylko doprecyzować. Rozumiem, że w ramach działania 3.3 mogą wziąć udział jako uczestnicy projektu zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Nie ma tutaj ograniczenia, tak, że tylko cudzoziemcy. Nie, i Polacy, dobrze, i cudzoziemcy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dać jeszcze jedno pytanie dotyczące istotnej kwestii związanej z rozpoczęciem terminu realizacji projektu. Padła tutaj taka, powiedzmy sobie, deklaracja, że ta lista rankingowa może być ogłoszona około października 2016 roku, ewentualne podpisanie umów listopad 2017 rok. 16 rok. Czy jeżeli byśmy przyjęli, czy jest realne tak naprawdę rozpoczęcie projektu w styczniu 2017 roku i objęcie rekrutacją drugiego stopnia, który się zaczyna w nowego kierunku studiów, który się zaczyna w marcu 2017 roku. To jest o tyle istotne, że... A czym widzi pani problem? Bo ja nie widzę problemu. Znaczy, ja widzę problem w dotrzymaniu terminów z być może państwa strony. Być może jestem w błędzie, ale to jest o tyle istotne, że jeżeli my założymy taki termin rozpoczęcia realizacji projektu, to my chcemy uruchomić nowy kierunek studiów w rekrutację w marcu 2017 roku. Jeżeli tak jakby państwo nie dotrzymają, powiedzmy sobie, tych zaproponowanych terminów, to my taką rekrutację możemy tak naprawdę rozpocząć w marcu 2018 roku, bo to jest drugi stopień i rekrutacja na te studia nie rozpoczyna się w październiku. Jeżeli przypuszczając, że na przykład... Ja rozumiem pani pytanie. Dotrzymamy tego terminu. Okej, okay, dziękuję bardzo za odpowiedź. Halo, to może jeszcze ja. Dzień dobry, Joanna Panasiuk, Politechnika Białostocka. Ja mam pytanie, czy materiały, które będą przygotowane do zajęć, typu skrypty, jakieś instrukcje do laboratoriów, powinny mieć formę papierową, czy mogą być w formie elektronicznej? Czy to w ogóle państwa interesuje, czy nie? Tak? Czy możemy sobie to pozostawić dowolność? Czy nie jest to wskazane w standardach, tak? Natomiast biorąc pod uwagę szanowanie środowiska to, i koszty, to myślę, że bardziej racjonalne byłoby sporządzanie tego rodzaju dokumentu w wersji elektronicznej. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeśli nie ma więcej pytań, to... Dziękuję państwu w takim razie za udział i za wszystkie pytania, jakie padły w dniu dzisiejszym. Tak jak obiecaliśmy, jeszcze w tym tygodniu opublikujemy, przynajmniej jeśli nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania i umieścić je w FAQ, które państwo dziś zadawali, to opublikujemy ten diagram, czy jakkolwiek to nazwać, dotyczący tego, co państwo mogą faktycznie finansować, w zależności od tego, czy jest to nowy kierunek studiów zmodyfikowany, w zależności od rodzaju uczelni i tak dalej. Prosiłbym tylko o wypełnienie i pozostawienie nam ankiet ewaluacyjnych i zapraszam państwa na lunch. Dziękuję bardzo.